Drodzy, kilka dni temu rozpoczęliśmy środą popielcową okres Wielkiego Postu. Każdy z nas ma swoje refleksje z tym związane, swoje postanowienia, nadzieje. I one są też wpisane w to wielkie dzieło, które już od kilku lat jest związane z naszym miastem, z obiema diecezjami, które są tutaj wpisane w Warszawę, kościoły stacyjne. I tu nie chodzi przecież tylko o to, że przez kolejne 40 dni są wymieniane kolejne parafie, kościoły i jest okazja do tego, aby nawiedzić, aby coś przeżyć. Bo przecież z jednej strony jest to podstawowe przypomnienie i zwrócenie uwagi, że każdy dzień tego czasu Wielkiego Postu jest ważny. Każdy dzień, jak kolejna stacja, wyznacza niemalże kolejne etapy, z których niektóre jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, a inne po prostu odkrywamy. Ale to jest też pewne nawiązanie do tej tajemnicy, którą wczoraj ksiądz Tomasz, który prowadził Dzień Skupienia dla kapłanów naszej diecezji, wyraził w takim stwierdzeniu, jak to jednego z kapłanów starszych zapytano, jaki jest najlepszy czas na nawrócenie. On odpowiedział, najlepszy to jest dzień przed śmiercią. Ale biorąc pod uwagę, że nie wiemy, kiedy umrzemy, zacznijmy od dzisiaj. I kiedy w taki sposób patrzymy na ten czas, na ten dar kościołów stacyjnych, na tę pierwszą niedzielę Wielkiego Postu tutaj przeżywaną w naszej świątyni katedralnej, to przywołajmy te refleksje, które Pan Bóg nam ofiarowuje w swoim Słowie. Początek Ewangelii świętego Marka to są 12, 13, 14 i 15 wiersz pierwszego rozdziału. Chwilę później Chrystus przyjdzie do synagogi i tam człowiek opętany przez złego ducha będzie mówił, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku. Pierwsze publiczne wyznanie wiary w Syna Bożego. A dzisiaj, żeśmy słyszeli w tym fragmencie, wydawałoby się takim prostym, zwyczajnym, że Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, przebywał tam 40 dni, kuszony przez szatana. Upraszczając to wielkie bogactwo refleksji, stajemy wobec jednego prostego stwierdzenia. W tym wszystkim, co jesteśmy w stanie zauważyć tylko oczyma, w jakiś sposób opisać po ludzku, jest wpisane niesamowite bogactwo ducha. I to jest to przesłanie, które dzisiaj Pan Bóg do nas kieruje. Jako może pewien obraz chciałbym przywołać historię, która jest związana, można było powiedzieć, chociaż z lekką przesadą, kościołem bliźniaczym, jeżeli chodzi o dzieło stacyjne w Rzymie. Bo nie wiem, czy ktoś kojarzy, że dzisiaj kościołem stacyjnym w tym dziele rzymskim jest Bazylika na Lateranie, Katedra Ojca Świętego. Ale tam obok tej Bazyliki na Lateranie jest kościół, niewielki kościół. Kiedy po raz pierwszy miałem okazję być we Włoszech, w Rzymie w 1994 roku i zostałem wprowadzony do tego kościoła, ten kościół się nazywa Kościół Świętych Schodów. Mama cesarza Konstantyna Wielkiego, który ufundował Bazylikę w pierwszym wydaniu w 313 roku. Święta Helena była w Ziemi Świętej. I między innymi, kiedy pokazano jej rezydencję Poncjusza Piłata i powiedziano, że tutaj wchodził Zbawiciel na sąd. Jak się jest mamą cesarza, to można wiele. To powiedziała rozebrać te schody, po których szedł Zbawiciel, przewieźć do Rzymu, złożyć
budując nad tym kościół. I jest. I te schody są. I nie zapomnę, jak wtedy żeśmy weszli do tego kościoła z kolegą, jak również i my, tak jak i inni ludzie, żeśmy na kolanach po tych schodach obłożonych drewnem, żeby niewycierane były przez tyle wieków, weszliśmy na górę. Bo przecież szedł pod nich Zbawiciel. I wielu wraca bocznymi schodami na dół i wychodzi. Ale my żeśmy jeszcze zajrzeli z ciekawości trochę dalej. I się okazuje, że tam jest faktyczna część kościoła. Ołtarz, przestrzeń sakralna, najświętszy sakrament. I to jest ta pewna tajemnica. Stajemy wobec bardzo wielu różnych symboli, znaków, doświadczeń. Co zrobić, żeby w tym dostrzec, przyjąć, przeżyć żywą obecność Boga? Nie tylko jako wspomnienie pięknych, przejmujących historycznych faktów, ale coś, co jest mi dane dzisiaj. I to, co przypominają te dwa kolejne czytania z Księgi Rodzaju i z Listu Świętego Piotra, kieruje naszą myśl w tej refleksji chociażby właśnie do tego, o czym Święty Piotr mówi, kiedy mówi o tym niesamowitym dziele, które ofiarował nam Chrystus przez sakrament chrztu. Otrzymaliśmy ten niesamowity dar Boga. I to jest wielka okazja, abyśmy potrafili zobaczyć i dostrzec, że chociażby w sakramentach, nie tylko w tym, że na zewnątrz znowu je zauważamy, przeżywamy, przygotowujemy się, jesteśmy w stanie odczytać pewne wymagania, kryje się tak niesamowite bogactwo. Jak to niedawno przypomniano słowa pani Wandy Pułtawskiej, człowiek nie rodzi się po to, aby żyć, ale żyjąc rodzi się, aby to życie przeżyć. I można to zastosować do też łaski sakramentu chrztu. To jest ta niesamowita tajemnica i ten niesamowity dar, w którym my mamy szansę odczytać i odkryć i zobaczyć, że my jesteśmy otoczeni, nam ofiarowana jest ta niepojęta po ludzku moc Boga. Ta, którą próbujemy odczytywać, przeżywać, rozwijać, ale i ta, która została nam zawierzona. Wam, rodzice, waszych dzieciach. Nam, chrzestni, w tych, którzy są naszymi chrześniakami. Oto my, rodzice i chrzestni, mamy największy dostęp, największe prawo, największy wpływ na to wszystko, co jest tajemnicą Boga, co jest tajemnicą wieczności, to, co jest tajemnicą łaski. Kiedy człowiek sobie to uświadamia, staje wobec tego niesamowitego drżenia niemalże serca, jak niesamowity, wielki dar został mi ofiarowany. Co jeszcze mogę zrobić, żeby go jeszcze lepiej wykorzystać, przeżyć, rozwinąć, żeby, nie daj Boże, nie został w jakiś sposób osłabiony czy wręcz zmarnowany. Przecież to wszystko, co chociażby przeżywamy tutaj w Eucharystii, to jest ta cudowna prawda Boga. Boga, który poprzez ten sakrament mówi do każdego z nas: jestem w Twoim życiu. Chcę Twoje życie napełnić swoją łaską, swoją mocą, swoim błogosławieństwem. Jakkolwiek to rozumiesz, na jakimkolwiek etapie swojego życia jesteś. Przepraszam, że może po raz kolejny powtórzę się. Ale to właśnie w tym znaku chleba i wina życie każdego z nas dzisiaj zostanie ofiarowane Bogu przez moją dzisiaj posługę. Po to, aby właśnie w tym, co takie wydawałoby się zwyczajne i codzienne, usłyszeć słowa Chrystusa, które mówi: to, co jest Twoim życiem, jest moim życiem. To jest moje ciało, to jest moja krew. Wylana, oddane życie po to, abyś mógł w tym uczestniczyć, abyś to przeżył. Ja to potwierdzam, ja to ofiarowuję nieustająco po to, abyś dzisiaj po raz kolejny przyjął, przeżył
abyś się tym napełnił. Można to rozważać na jeszcze wiele różnych sposobów, ale odwołajmy się do jeszcze jednego sakramentu, do sakramentu pokuty, tak niesamowicie wpisanego właśnie w ten czas kościołów stacyjnych, wpisanego w czas Wielkiego Postu. Ta cudowna tajemnica, którą święty Jan Paweł II w 2002 roku w liście do kapłanów, odwołując się do przypowieści o Zacheuszu, kojarzymy, wszedł na drzewo, żeby zobaczyć Zbawiciela. Chrystus mówi, zejdź, dzisiaj chcę się zatrzymać w swoim domu. I tam Jan Paweł II mówi, że zanim człowiek rozpoczyna swą drogę ku nawróceniu, Bóg już mieszka w domu jego życia. To, że my stajemy z tą otwartością, to, że my nieraz się zmagamy, żeby ten krok uczynić, żeby stanąć z otwartością serca, przełamując tę ludzką gdzieś refleksję, że wobec spowiednika mam otworzyć moją duszę. To jest już przecież działanie i owoc Boga. To jest przecież tylko potwierdzenie i dopowiedzenie tego, co już niejednokrotnie słyszeliśmy, że nikt bez pomocy Ducha Świętego nie jest w stanie powiedzieć, Panem jest Jezus. A cóż innego się dokonuje w tym sakramencie? Właśnie to. Stajemy i mówimy, jesteś moim Panem. Staję taki, jaki jestem, z tym, co potwierdza zwycięstwo Twoich darów, ale i to, co pokazuje nieraz może słabość moich wyborów. Ale jestem i chcę po raz kolejny powiedzieć, tak jak ten syn marnotrawny, zgrzeszyłem i poczuć ramiona Ojca. Albo jak ten starszy syn z tej samej przypowieści usłyszeć po raz kolejny, moje dziecko, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje do Ciebie należy. Moi drodzy, to jest ta niesamowita szansa i niesamowite zaproszenie, abyśmy potrafili chronić właśnie tę tajemnicę bogactwa duchowego, ale wykorzystując jeszcze refleksję z Księgi Rodzaju, z tego pierwszego czytania, z tej historii o przymierzu, jakie Bóg zawarł z Noem i ten znak przymierza, tęcza. To jest przecież ta również niesamowita refleksja, że ta Arka Noego, jak zostało to dzisiaj bardzo precyzyjnie określone, uratowała 8 osób. Noe wybudował Ark i uratował siebie i 7 osób. 8 osób ocalało. Myślę, że to jest z jednej strony zaproszenie do tego, abyśmy potrafili zobaczyć, że również przez to, co my przeżywamy, mamy tą niesamowitą misję Noego, aby ratować, aby do tego, co jest tą arką naszego życia, naszej wiary, niejednokrotnie stworzyć pewną przestrzeń, pewną okazję, żeby ktoś się dołączył, aby ktoś również odkrył to, co Pan Bóg wpisał w jego życie. Nie jesteśmy w stanie wyobrazić, zaplanować sobie, jak będzie się to realizowało, bo to się realizuje na niesamowitą ilość sposobów. Ale taka jest prawda. To, co niesiemy, to, co przeżywamy, to, co jest owocem naszego duchowego tchnienia, jest darem od Boga dla innych, przez nas. I dzisiaj módlmy się o to, abyśmy potrafili być rzeczywiście świadkami tej wrażliwości na to, co Boże, co duchowe. Abyśmy potrafili być również tymi, którzy jak Noe okażą się pomocą dla innych. My przeżyjmy swoje sprawy, swoje tajemnice, to, co Pan Bóg nam zawierza z całym oddaniem, a On posłuży się tym dla innych. Bazylika na Lateranie jest poświęcona Najświętszemu Zbawicielowi, ale również na pewnym etapie dziejów otrzymała dwóch dodatkowych patronów, świętych Janów, Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty.
Niech ich przykład życia będzie też pewną inspiracją dla nas na te kolejne dni Wielkiego Postu i te kolejne stacje naszego wielkopostnego starania. To przecież Jan Chrzciciel wyszedł do ludzi i mówił o potrzebie nawrócenia. To on był tym, który wskazał na Baranka Bożego, na Jezusa Chrystusa, mówiąc, że to on jest tym, który odpuszcza grzechy. A Jan Ewangelista był tym, który potrafił z całą wiernością i konsekwencją wytrwać przy Jezusie i otrzymał w tym najdramatyczniejszym momencie śmierci Jezusa ten niesamowity dar, kiedy usłyszał, że Maryja, Matka Boga, jest Jego Matką. Bądźmy świadkami Boga, bądźmy wytrwali w tym i idźmy z ufnością, że również i my jesteśmy poddani opiece Matki Bożej. Amen.